W takim razie witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Marcin Otremski, jestem ekspertem, ale to jest zbyt duże słowo, może bardziej entuzjastą przemysłu 4.0. Zajmuję się przemysłem 4.0 jako takim, ogólnie szeroko pojętym od około 3,5 roku. Tak mniej więcej wygląda moja kariera zawodowa. W tej chwili pracuję w firmie Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, ale firma EITT zaprosiła mnie na ten cykl webinarów ze względu na naszą współpracę dotychczasową. Proszę Państwa, chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć o tym, co to jest transformacja cyfrowa, że nie jest taka zła, jak oni piszą. Temat dość przewrotny. Natomiast o czym będzie dzisiejszy webinar? Tak jak powiedziałem wcześniej, chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali z Państwem i chciałbym, żeby to była rozmowa. Bo wydaje mi się, że taka forma komunikacji z Państwem będzie najlepsza, bo to Państwo de facto powinniście ode mnie wyciągnąć tą wiedzę. Ja oczywiście postaram się ją przekazać, ale mam cichą nadzieję, że uda mi się Państwa wciągnąć do rozmowy. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali sobie na temat transformacji cyfrowej. Szumne pojęcie, bardzo modne w tej chwili, transformacja jako samo słowo pojawiające się wszędzie. Natomiast o czym chciałbym dzisiaj z Państwem porozmawiać? O początkach, czyli od czego zacząć. W którym miejscu należy zacząć myśleć o transformacji cyfrowej, o przemyśle 4.0, dlaczego o tym zacząć myśleć, jakich narzędzi użyć do tego, żeby rozpocząć pracę, w jaki sposób zaplanować tą całą pracę. W kolejnych webinarach mam nadzieję, że będziemy rozmawiali sobie już o poszczególnych krokach transformacji cyfrowej. I co najważniejsze, proszę Państwa, bardzo dużo w tej chwili się mówi na temat przemysłu 4.0 w mediach. Nie tylko teraz, ale wcześniej także, w kontekście bardzo mocno technologicznym. Czyli wszystkie firmy, ja nie mówię, że to jest złe, ale większość firm, które zajmują się transformacją cyfrową od tej strony technologicznej, mówią, że przemysł 4 to robotyka, to sztuczna inteligencja, to IoT, to wszystkie sprawy związane z uczeniem maszynowym, z automatyzacją pewnych procesów. I tak, mają rację, oczywiście, jak najbardziej, jest to jeden z elementów transformacji cyfrowej, ale bardzo mówi się na temat transformacji cyfrowej w ujęciu takim miękkim, czyli że to jest komunikacja, że to są ludzie, że to są liderzy przemysłu przyszłości, że to są osoby, które namawiają drugie osoby do tego, żeby rozpoczęły proces transformacji. To jest bardzo podobne do technologii, do metodologii Lean, tak, gdzie małe zmiany powodują duże zmiany w samym procesie. I transformacja cyfrowa właśnie może zacząć się od takich małych zmian, od takich małych zmian. Od rozmowy, od dyskusji na temat tego, co nam da transformacja cyfrowa, w którym kierunku powinniśmy zdążyć. Jakby horyzontem, tym celem, do którego należy dążyć, to nie jest wdrożenie kolejnego robota, to nie jest wdrożenie sztucznej inteligencji na jakimś poziomie. To jest wszystko to, co pozwoli nam być unikalnym na rynku, w odpowiedni sposób komunikować się ze wszystkimi osobami, które znajdują się w naszym otoczeniu biznesowym, w odpowiedni sposób rozmawiać o wszystkich sprawach związanych z samą transformacją cyfrową, w odpowiedni sposób ustawić sobie łańcuchy dostaw i komunikację z naszymi dostawcami. To tytułem wstępu. Proszę Państwa, transformacja cyfrowa, co to jest i dlaczego o niej się tak mało mówi? No, tak jak powiedziałem wcześniej, wszystkie firmy zajmujące się, dostawcy technologii, bo w ten sposób możemy określić te osoby, te firmy, które zajmują się dostarczaniem tych technologii. Mam tutaj na myśli integratorów, osoby, które, firmy, które zajmują się robotyzacją, sztuczną inteligencją, IoT, automatyką i takimi sprawami bardzo twardymi, takimi dotykalnymi. To mówią o transformacji cyfrowej w ujęciu tego, czego sprzedają. Ale to jest zrozumiałe, jest to podejście biznesowe, tak po prostu działamy na rynku i tak to powinno istnieć. Natomiast co to jest ta transformacja cyfrowa? Transformacja cyfrowa to jest proces, który w moim przekonaniu nie powinien się nigdy zakończyć. To nie jest proces, w którym dzisiaj postanowiliśmy rozpocząć proces transformacji cyfrowej i planujemy, że za 2 lata on zostanie zakończony. Kolejne obszary wprowadzania zmian związanych z transformacją cyfrową w poszczególnych obszarach przedsiębiorstwa, ja mam tu na myśli obszary związane tak z tymi sprawami miękkimi, czyli obszary pracownicze, komunikacyjne, sprzętowe, zarządzania przedsiębiorstwem w formie komunikacyjnej, ale także w formie oprogramowania. Wszystkie sprawy związane z optymalizacją procesów na produkcji, czy w ogóle w przedsiębiorstwie. To są te zmiany, to są te obszary, które powinny zostać objęte transformacją cyfrową. I teraz, jeżeli
jeden obszar zostanie w jakiś sposób przeprowadzony przez tą transformację cyfrową, to w wyniku tego prawdopodobnie pojawi się kolejna informacja o tym, że kolejny obszar wymaga kolejnej naprawy. Stąd też to moje przekonanie, że proces transformacji cyfrowej nigdy się nie powinien zakończyć. On powinien być ciągły. To jest tak jak z ciągłą nauką. Jeżeli ktoś ma głód wiedzy, to powinien się ciągle dokształcać, powinien ciągle zdobywać nowe informacje, ciągle zdobywać nową wiedzę, bo tylko dzięki temu jest w stanie poszerzać swoje horyzonty. Dokładnie tak powinno być w ramach transformacji cyfrowej. To, że Państwo rozpoczęliście proces transformacji cyfrowej lub zamierzacie go rozpocząć, to jest tylko i wyłącznie ta świadomość, że celem jest poszerzenie swoich horyzontów, poszerzenie swoich obszarów działalności, zdobycie miejsca na rynku. Ja celowo unikam słowa konkurencyjność, bo jednym z elementów transformacji cyfrowej jest też przemyślenie tego, czy być może z moim partnerem, który jest moją konkurencją, nie jestem w stanie wymyśleć w jakimś obszarze produktu, który byłby unikalny na rynku. Proszę Państwa, przykład z życia wzięty, produkuje trampki zielone, moja konkurencja produkuje trampki czerwone, ale spróbujmy się dogadać i spróbujmy robić razem trampki tęczowe, które są na przykład niszą na rynku, tak? Mamy na to siły i środki, dzięki temu, że wspólnie jesteśmy w stanie opracować plan i strategię marketingową, to jesteśmy w stanie sprzedawać na przykład tego towaru więcej. Więc ta kooperacja, koopetycja, to są takie elementy, które są bardzo mocno akcentowane w ramach transformacji cyfrowej. Ja nie mówię, że tak musi być, ja mówię tylko, że warto się nad tym zastanowić, bo transformacja cyfrowa powinna mieć dwa cele. Pierwszy to jest dążenie do, tak jak powiedziałem, do tego, żeby po prostu więcej zarabiać w firmie, czyli poprzez optymalizację pewnych procesów w firmie, poprzez zmiany, poprzez informacje związane z tym, w jaki sposób jesteśmy w stanie zmienić pewne nasze nawyki. A druga sprawa to, że transformacja cyfrowa powinna doprowadzić do tego, że firma staje się trybikiem w całej machinie związanej z ekosystemem przemysłu 4.0. Czyli firma staje się takim elementem, który jest wspólnie połączony z elementami, które są obok, czyli jego otoczeniem biznesowym, ma wpływ na to, co się może wydarzyć w całym jakby otoczeniu, ale nie jest on jednostką. Tak jak do tej pory większość firm w Polsce jest traktowana jako wyspy, tak? Czyli mamy firmę, która stara się być samowystarczalna, natomiast to w transformacji cyfrowej nie jest jakby pożądane. Mam tu na myśli jako ekosystem przemysłu przyszłości. Dlaczego tak się mało o tym mówi? No bo tak jak powiedziałem wcześniej, siła przebicia dostawców technologii dużych, nie będę ich oczywiście wymieniał, ale dużych dostawców technologii, jakby koncentruje się na tym, żeby sprzedawać swój własny produkt. W związku z powyższym to hasło przemysł 4.0, industry 4.0, przemysł przyszłości staje się być takim hasłem, które w którymś momencie traktujemy jako kolejną modę. Tak, no dobrze, ona przeminie, będzie. No proszę Państwa, nie przeminie niestety, więc niestety trzeba spróbować zacząć o tym myśleć. Tak jak powiedziałem, technologia nie powinna być w tym przypadku celem. Ona powinna być narzędziem i środkiem do osiągnięcia celu, którym jest po prostu większy zysk. No bo w biznesie liczy się tylko i wyłącznie to, co jest na samym końcu, czyli to, ile jesteśmy w stanie pieniędzy zarobić. Bardzo się cieszę, że EITT wspólnie z Maxią postanowiło rozpocząć ten cykl związany z mówieniem o transformacji cyfrowej, bo to daje mi taką nadzieję na to, że będziecie Państwo świadomi tego, co firma jest w stanie zrobić, jakimi narzędziami może to zrobić. Proszę Państwa, przemysł 4.0, czy warto wejść do tej rzeki, dlaczego warto to zrobić teraz? Paradoksalnie jest to bardzo dobry czas na to, żeby rozpocząć myślenie na temat transformacji cyfrowej. Dlaczego? Dlatego, że elementy, o których chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali czy dzisiaj, czy w następnych webinarach, to są elementy, które nie będą Państwa kosztowały zbyt wiele pieniędzy. Może brzmi to paradoksalnie, ale tak jest. Rozpoczęcie procesu transformacji cyfrowej to nie jest rozpoczęcie rozmowy na temat tego, że muszę kupić kolejnego robota albo że muszę zmienić całkowicie moją sieć IT, bo ona nie spełnia procedur bezpieczeństwa, albo że muszę kupić kolejne 16 komputerów po to, żeby zapewnić moim pracownikom na produkcji dostęp do zleceń i do zadań. Nie, ten proces transformacji cyfrowej powinien się rozpocząć w innym miejscu, ale to za chwileczkę sobie na ten temat powiemy. Dlaczego warto wejść do tej rzeki? Czy warto wejść do tej rzeki? Proszę Państwa, ta rzeka już płynie.
I to, że w Polsce rozpoczęto rozmowę na temat przemysłu 4.0 nie tak dawno, bo jakieś 4 lata temu, 5 lat temu zaczęto mówić na temat transformacji cyfrowej, to było spowodowane tym, że wzrost gospodarczy w tamtym czasie był duży. Jakby nikt nie zajmował się tym, że jest konieczność tego, żeby Polska stała się konkurencyjna na rynku europejskim, światowym. W niektórych branżach już jesteśmy bardzo mocno konkurencyjni, ale zaczynamy odstawać ze względu na to, że no, że jakby działania nasze powodują to, że znowu kurczowo trzymamy się tych wszystkich elementów, które mamy tu i teraz. Takie podejście oczywiście do pewnego stopnia jest słuszne. Mam kontrakt na najbliższe 2 lata, jestem bezpieczny, mam zapewniony byt, ale czy ktoś pomyślał, co się będzie działo po tych 2 latach? I ta koncepcja właśnie związana o tym, że ta perspektywa długofalowa jest perspektywą, którą musimy zacząć się zastanawiać, spowodowała to, że na Zachodzie, a szczególnie w Niemczech, jako najbliższy partner, oni na temat transformacji cyfrowej i przemysłu 4.0 zaczęli mówić już bardzo dawno temu. Działania rządu niemieckiego spowodowały to, że powstały organizacje takie jak w Polsce Fundacja Platformy Przemysłu Przyszłości, która pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom przejść przez proces transformacji cyfrowej. Dzięki temu firmy niemieckie miały komplet wiedzy na temat tego, co to jest transformacja cyfrowa, były uświadamiane i kierunkowane, co jest bardzo ważne w tym całym procesie. I teraz w Polsce zaczęło się o tym mówić niedawno i ta świadomość, dlaczego ja muszę wejść do tej rzeki zwanej przemysłem 4.0, jest konieczna, staje się takim bardzo mocno rozmytym elementem. I teraz, proszę Państwa, znowu przykład życia wzięty. Jeżeli myślimy na temat transformacji cyfrowej, firma myśli na temat transformacji cyfrowej i rozpoczyna działania teraz, to nie ukrywam, że ma dużo szansę na to, że wyjdzie lepiej z tego problemu związanego z COVID-em, niż jeśli by na ten temat transformacji nie myślała. Jeśli jestem firmą, która produkuje środki ochrony roślin, na przykład, i w tej chwili nie ma zapotrzebowania na środki ochrony roślin ze względu na to, że rolnicy borykają się troszeczkę z innymi problemami, do tej pory się borykali, bo w tej chwili przy odmrażaniu już mamy troszeczkę lepiej. Może inny przykład, taki bardziej, który będzie bardzo mocno pokazywał. Wszyscy dostawcy, którzy działają na rynku automotive, ja mówię o małych dostawcach, o małych, średnich firmach, które dostarczają półfabrykaty dla fabryk samochodowych, dla automotive. W tej chwili, ponieważ automotive nie działa, to oni też nie działają. Teraz przestrojenie się na to, że jesteśmy w stanie produkować coś innego na rynek, na przykład detaliczny, może spowodować to, że stany magazynowe, które mamy w tej chwili, nie będą stanami magazynowymi permanentnymi, tylko zaczniemy upłynniać ten towar innymi kanałami. I większość firm, które rozpoczęły proces transformacji cyfrowej przed pandemią, mając świadomość tego, co można zrobić w ramach transformacji cyfrowej, czyli jakie działania należy podjąć w momencie, kiedy nastąpi sytuacja kryzysowa, bo tego też uczy transformacja cyfrowa, spowodowały to, że te firmy po prostu w dalszym ciągu istnieją. Tak jak powiedziałem, to nie jest ogół, ale ja myślę, że to jest taki element, który bardzo warto przemyśleć. I proszę Państwa, wejście do tej rzeki przemysłu 4.0 to powinna być decyzja z Państwa strony. Nie muszę, tylko chcę. Dlaczego nie muszę? No bo jeżeli coś musimy, no to w pewnym momencie nam się tego może nie chcieć. Natomiast jeżeli będziemy chcieli, no to może to być motywator do tego, żeby faktycznie to zrobić. Dlaczego to zrobić teraz? Bo tak jak powiedziałem, można teraz rozpocząć proces transformacji cyfrowej, który po pierwsze pozwoli nam się podnieść z kolan po COVID-zie, a po drugie pomóc nam przetrwać ten okres po-COVID-owy, a dzięki działaniom, które można już wykonać teraz, możemy rozpocząć rozmowę na temat tych elementów, które są po prostu bardzo nisko kosztowe. Skąd mogę wiedzieć, czy to dla mnie? Proszę Państwa, proces transformacji cyfrowej nie musi obejmować tylko firmy produkcyjne. W zasadzie nie tylko obejmuje firmy produkcyjne. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mówimy o szerokim pojęciu obszaru przemysłu 4.0, to musimy mówić o przemyśle jako takim. Natomiast jeżeli mówimy o poszczególnych mniejszych kawałkach związanych z transformacją cyfrową,
to możemy tutaj już mówić o elementach związanych na przykład z komunikacją, która jest, istnieje w każdej firmie. Czy to jest firma, która jest hurtownią, czy to jest firma, która świadczy usługi, czy to jest firma, która produkuje cokolwiek, czy to jest firma, która jest firmą rodzinną i jest manufakturą, to tam ta komunikacja musi istnieć. Zarządzanie przedsiębiorstwem, czyli systemy ERP-owe, SCAD-owe, MES-owe, to znowu jest taki element, który no, powinien być w każdej firmie. Digitalizacja pewnych procesów zachodzących w firmie, to też są elementy przemysłu 4.0 transformacji, które powinny istnieć w każdej firmie. Więc czy to dla mnie, jeżeli tylko Państwo możecie znaleźć sobie swój własny kawałek związany z transformacją cyfrową, co mam nadzieję po dzisiejszym spotkaniu Państwu zaszczepię takiego bakcyla, żebyście Państwo zaczęli myśleć o transformacji cyfrowej. Nie, oczywiście pomoc tutaj może wiele różnych firm, między innymi firma, która zaprosiła mnie na to spotkanie, czyli AITT i Maxia. W takich działaniach też mogą pomóc pewne instytucje publiczne, między innymi Fundacja Platformy Przyszłości. To te wszystkie elementy spowodują to, że Państwo zaczniecie spostrzegać transformację cyfrową nie pod kątem takim typowo produkcyjnym, czyli być może zmusi to Państwo do myślenia o tym, że transformacja cyfrowa jest też dla mnie. Tak jak powiedziałem, obojętnie czy jestem firmą usługową, produkcyjną, hurtownią, czy sprzedaję cokolwiek, czy świadczę usługi, ten proces transformacji cyfrowej w wybranych obszarach jest możliwy do działania. Jak zbadam, w którym miejscu jestem i w czym mi to pomoże? Proszę Państwa, na rynku istnieje już kilka różnych narzędzi związanych z badaniem transformacji cyfrowej, czyli w którym miejscu jesteśmy. Tutaj zachęcam Państwa, żebyście zaglądnęli na przykład na stronę Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości, na której znajduje się narzędzie, które nazywa się Kierunek Przemysł 4.0. Dzięki temu narzędziu otrzymacie Państwo po prostu raport, który pokazuje w czterech obszarach, w którym Państwo miejscu jesteście, ale to tak naprawdę bardzo dokładnie, czyli pokazuje miejsca, w którym jesteście, jeżeli chodzi o poszczególne obszary, czyli co macie wprowadzone, co jest do zrobienia i w którym kierunku iść dalej. Tego typu narzędzie to też są narzędzia ADMY. W tej chwili w Polsce narzędzia ADMY może używać Platforma Przemysłu Przyszłości i nie ARP, tylko przypomnę sobie to powiem Państwu. Natomiast też są narzędzia, które są oferowane przez firmy prywatne, na przykład takie jak AITT, które badają zasadność działania audytową, czyli po prostu audytują informacje w przedsiębiorstwie, pokazują kierunki. Co to Państwu powinno dać? Powinno Państwu pokazać, w którym miejscu Państwo jesteście tu i teraz i jakie działania należy wykonać w pierwszych krokach, czyli jakie obszary należy zagospodarować. I tutaj też, proszę Państwa, może nie przestrzegam, ale chciałbym, żebyście Państwo wyraźnie zrozumieli, że audyty wykonywane przez firmy typu integrator IT, który będzie chciał Państwu zaoferować konkretne rozwiązanie, no to umówmy się, są to audyty, które są prowadzone w taki sposób, żeby rozwiązanie proponowane przez tego integratora było jedynym słusznym rozwiązaniem. I znowu to nie jest złe, bo to jest no, tak działa biznes w Polsce, więc jakby ten komunikat, ta informacja, no musi iść w tym kierunku. Natomiast jeżeli Państwo z tego raportu poaudytowego jesteście w stanie wyciągnąć informację o szerszym aspekcie, czyli firma, która przeprowadziła dla Państwa ten audyt, oprócz swojego rozwiązania oferuje Państwu także inne rozwiązania w postaci wachlarza możliwości, to taki audyt jak najbardziej jest super. Ze względu na to, że pokazuje Państwu możliwości, które możecie sobie wybrać z całego wachlarza. I teraz w czym on pomoże? Tak jak powiedziałem, uświadomieniu sobie, jakie kierunki należy obrzeć, tylko od których elementów, od których obszarów przemysłu 4.0 należy zacząć. Znowu przykład życia wzięty. Firma, która na przykład produkuje elementy stalowe, po wykonaniu audytu okazało się, że głównym ich problemem nie jest to, w jaki sposób, że nie jest to, że potrzebują systemu do zarządzania produkcją, tylko jest to, że mają problem z łańcuchem dostaw. Czyli chodzi o to, że oni nie wiedzą dokładnie, jakie półprodukty mają na magazynie. Nie, owszem, są w stanie dedykować je na linię produkcyjną, ale potem znowu mają problem z wysyłką tego towaru. Więc pierwszym elementem, który powinien jakby zapalić zieloną lampkę czy czerwoną lampkę w głowie osób, które zajmują się transformacją cyfrową w tej firmie, to jest to, że należy rozpocząć mój proces transformacji cyfrowej od porządku na magazynie.
Tak? Czyli jego uporządkowanie spowoduje to, że być może przyspieszę produkcję, być może przyspieszę wysyłkę towaru. I znowu, mała zmiana może spowodować ciąg przyczyn i skutków powodujących to, że zoptymalizuję sobie jeden proces. To jest początek transformacji cyfrowej. I ten raport właśnie pokazuje, powinien pokazać taki element. Czyli powinien pokazać, dobrze, no oczywiście potrzebujesz robota, ale w tej chwili ważna jest na przykład komunikacja, tak, pozioma, czyli pionowa, czyli, ta, czyli to, że ty nie rozmawiasz ze swoimi pracownikami. Więc to są te elementy, które bardzo mocno są w stanie pokazać. Czy to musi aż tyle kosztować i koszty bycia smart? Proszę Państwa, koszt transformacji cyfrowej jest bardzo trudny do określenia, bo to zależy od miejsca, w którym Państwo jesteście, jakie macie perspektywy. Natomiast przestrzegam przed jedną bardzo ważną rzeczą, żebyście Państwo podczas rozmów z dostawcami technologii nie dali się wpuścić w maliny w postaci tego, że proszę Pana, ale to musi kosztować 2 miliony złotych. Proszę Państwa, pewnie tak, pewnie jakiś ten koszt będzie, natomiast czy on będzie tu i teraz? Sądzę, że wątpię. Większość firm w Polsce małego i średniego przedsiębiorstw, nawet które rozpoczęły proces transformacji cyfrowej, mają już za sobą jakieś wdrożenia, no jakby zaczęły omijać pewne aspekty, które są konieczne do tego, żeby się dobrze przygotować do procesu transformacji cyfrowej, i one spowodowały to, że znowu przykład, wyobraźcie Państwo sobie dużą firmę produkcyjną, naprawdę bardzo dużą firmę produkcyjną, w której zakupiono samojezdne platformy dostawcze, tak? Super sprawa, na dużych zakładach pracy jest to idealne rozwiązanie, nie trzeba zatrudniać pracowników, te autonomiczne platformy nie można w dowolny sposób programować. Co się wydarzyło? Nieprzygotowanie hali produkcyjnej do tego, żeby te samojezdne platformy tam jeździły, spowodowały, że one po prostu leżały w magazynie przez pół roku. Czyli wydano pieniądze, ale nie było z tego w ogóle żadnego zysku, żadnego ROI. Więc przygotowanie się do tego, zaplanowanie tego całego procesu transformacji cyfrowej jest bardzo ważnym elementem, bo on pokaże Państwu, w którym miejscu te koszty muszą nastąpić. Moje zdanie jest takie i wydaje mi się, że jest ono poparte po pierwsze moją wiedzą, a po drugą rozmową z ludźmi, których przeprowadzam transformację cyfrową, powoduje to, że jestem pewien, że na samym początku koszty związane z rozpoczęciem procesu transformacji cyfrowej w zasadzie mogą być zerowe. Czyli samo zaplanowanie, wybranie lidera przemysłu przyszłości, stworzenie planu, rozmowy z dostawcami technologii, kształcenie się w kierunku tego, co chcemy zrobić, spowoduje to, że będziecie Państwo doskonale przygotowani do tego, do tych wszystkich działań. I tutaj oczywiście mogą pomóc wiele różnych firm związanych ze szkoleniami, z takimi audytami. Znowu dzięki uprzejmości firmy ATT, no, ta firma prowadzi tego typu działania. Zachęcam do kontaktu. Natomiast oczywiście ona nie jest jedyna, jest wiele różnych firm na rynku, które oferują tego typu produkty. I to jest bardzo ważne, to jest naprawdę bardzo ważny element, żeby się dobrze do tego przygotować, żeby nie istniała sytuacja taka, że kupimy coś, to coś będzie musiało leżeć w magazynie przez pół roku, rok, 3-4 miesiące, no bo wydaliśmy na coś pieniądze, to jest tak jakby kupić samochód, no a nie mieć prawa jazdy, tak? No jest oczywiście motywator do tego, żeby to prawo jazdy zrobić, no ale po co? Nie lepiej najpierw zrobić prawo jazdy, czyli się przygotować do tego, że będziemy jeździć samochodem, a potem kupić auto? Wydaje mi się, że taki kierunek jest odpowiedni i tutaj dokładnie ta sama sytuacja powinna wyglądać, ten sam sposób. No i proszę Państwa, jak zbudować dobry plan działania, wybór lidera przemysłu 4.0? I teraz chciałbym Państwa zachęcić do tego, żeby się wypowiedzieli. Czy Państwo macie w swoich przedsiębiorstwach wybranego lidera przemysłu 4.0? Halo, czy mnie słychać? Słychać Ciebie bardzo dobrze. Ale jak rozumiem, chyba nikt nie chce podjąć ze mną dyskusji. A szkoda, proszę Państwa, naprawdę zachęcam do tego, żeby przerywać w brutalny sposób i rozmawiać ze mną, no bo ten webinar jest dla Państwa i chciałbym, żebyście Państwo z niego jak najwięcej wymieśli. Proszę Państwa, wybór lidera przemysłu 4.0, jak zbudować dobry plan działania. Lider przemysłu 4.0 to powinna być osoba, która powinna być osobą po pierwsze interdyscyplinarną, czyli taką, która ma bardzo szeroką wiedzę związaną z przemysłem 4.0. Powinna być osobą, która ma bardzo dobre rozeznanie w tym, co się dzieje w ramach samej firmy, ale z drugiej strony ona nie powinna być osobą, która jakby to powiedzieć, żebyście Państwo zrozumieli, a żeby to nie zabrzmiało zbyt brutalnie.
Znowu odwołam się do przykładu. Proszę Państwa, w małych i średnich przedsiębiorstwach, szczególnie w firmach rodzinnych, zawsze istnieją jakieś koligacje rodzinne. Zawsze jest ktoś z kimś. Zawsze jest ktoś z rodziny, zawsze jest to jakiś, nie wiem, brat, szwagier, kuzyn i tak dalej, i tak dalej. I działania w takiej firmie są o tyle trudne, że pracownicy, jeżeli ta firma ma jasno określony sposób działania, jasno określone procedury, jasno określone sposoby, w jaki sposób się komunikować, to już jest połowa roboty zrobiona. Natomiast jeżeli takich elementów nie ma, to ciężko jest nam na przykład iść do prezesa, który na przykład jest naszym kuzynem czy kimkolwiek innym i powiedzieć, wiesz co, to co ty planujesz, to jest do kitu, bo to pozwoli, nie pozwoli nam rozszerzyć działalności, ale spowoduje straty. Więc ta osoba, lider przemysłu 4.0, po pierwsze musi być osobą interdyscyplinarną, a po drugie musi być osobą totalnie obiektywną. Czyli ona powinna i powinna być ta osoba rozumiana przez obie strony, i przez pracowników, i przez zarząd, jako osoba właśnie taka, która nie chce zrobić krzywdy, doradza. Oczywiście i tak decyzja następuje w zarządzie. To, jakby, to nie jest osoba, która ma mieć wpływ. To nie jest tak jak sterowanie kimś z tylnego fotela. To musi być osoba, która ma jasno określoną pozycję i jasno określone zasady działania. Jeżeli ona jest w stanie w jasny sposób zadeklarować informację do zarządu, że wykonanie pewnych działań, pewnych optymalizacji jest nieopłacalne ze względów ekonomicznych, proceduralnych, procesowych i jest w stanie to pokazać w realny sposób na faktach, to wydaje mi się, że taka osoba, to jest ta osoba, która być powinna liderem przemysłu 4.0, czyli taka, która potrafi walnąć pięścią w stół i powiedzieć, proponuję, żebyśmy tego nie robili, bo i uzasadnić, dlaczego nie jesteśmy w stanie tego zrobić, albo proponuję, żebyśmy to zrobili w taki sposób, bo dzięki temu będziemy mogli osiągnąć to i to. To jest też osoba, która powinna nadzorować wszelkiego rodzaju audyty, która powinna rozmawiać z dostawcami, która powinna mieć w głowie cały plan działania, która powinna rozmawiać ze wszystkimi działami w firmie, która powinna rozumieć i słuchać tych osób z dołu, bo ta komunikacja pionowa, proszę Państwa, jest bardzo mocno akceptowana we wszystkich materiałach, o których czytałem na temat transformacji cyfrowej, bo brak komunikacji pionowej jest jednym z elementów, które powoduje niepowodzenie transformacji cyfrowej. Czyli brak tego, że zarząd jest w stanie wysłuchać tego, co mówi dół, zrozumieć, o czym ten dół mówi i w taki sposób zadziałać, żeby działania związane z tym, że jesteśmy w czasie procesu transformacji cyfrowej, to nie są działania tylko zarządu, ale całości ogółu, wszystkich osób, które działają w ramach transformacji cyfrowej. I teraz mam nadzieję, że tym razem ktoś odpowie mi na moje pytanie. Proszę Państwa, czy jakikolwiek u Państwa w zakładach pracy są jakiekolwiek programy związane z tym, że można zgłosić swój pomysł racjonalny zjadowski? Czy po pierwsze ten pomysł jest traktowany poważnie, a po drugie, czy udało się Państwu któryś z tych pomysłów zrealizować i osiągnąć jakiś efekt dzięki temu? No i trudna publika mi się trafiła. Widzę, że nikt nie chce rozpocząć tą rozmowę, powiem, u nas w firmie jest taka możliwość, natomiast problem polega na tym, że korporacyjny moloch uniemożliwia realizację tego w prosty i szybki sposób. Innymi słowy, możesz zadeklarować jakiś pomysł, ale zanim on trafi od pomysłu do realizacji, przebije się przez te wszystkie poszczególne etapy, to praktycznie równie dobrze mogłeś nie zgłaszać tego pomysłu, bo po tym czasie już, kiedy on potencjalnie wejdzie w życie, będzie nieatrakcyjny albo no, za dużo czasu to wszystko zajmuje, więc teoretycznie jest, w praktyce go nie ma. No właśnie, to jest właśnie ta odpowiedź na moje pytanie, że ta komunikacja planowa i to słuchanie, proszę Państwa, oczywiście to jest bolączka wielu zakładów pracy, czyli ta cała procedura i tutaj warto właśnie zacząć, i to jest znowu taki element, o którym fajnie porozmawiać, że proszę Państwa, zaczęcie właśnie od tego miejsca, że poprawienie tego procesu na zasadzie takiej, że ten proces zostanie przyspieszony. Nie wiem, określamy sobie, że w tej chwili on trwa miesiąc, a powinien trwać, załóżmy, tydzień. Może spowodować to, że zawsze można to zrobić na pewien okres czasu, na chwilę, na jeden, na dwa projekty recenzatorskie. Zobaczyć, co się z tego wykluje. Jestem przekonany o tym, że takie działania spowodują to, że naprawdę zarząd, nawet ten bardzo daleko od nas, zobaczy, że takie działania po prostu mają sens.
że takie działania po prostu są realne do zrobienia, że takie działania przynoszą wymierne efekty. Proszę Państwa, dlaczego Japonia, dlaczego Korea tak bardzo mocno się rozwijała? Bo tam właśnie postawiono na ten motyw związany z słuchaniem ludzi na dole, bo to oni wymyślili to, co w Toyocie zostało wprowadzone, czyli 5S, bo to oni wymyślili cały Lean. To nie wymyśliły zarządy, to wymyśliły osoby, które pracują na dole. Jeżeli ja jestem w stanie, przesuwając kosz, który dostarczany jest mi przez wózek widłowy, o 1,5 metra przesunąć go w moim kierunku, to przyspiesza działanie na linii produkcyjnej o średnio 2 minuty na każdą zmianę, to proszę Państwa, to jest 2 minuty na każdą zmianę. Razy 3 zmiany w ciągu dnia, to już jest 6 minut. Razy 10 dni, to już jest godzina. Razy 6 tygodni, razy 10 tygodni, to już jest 60 godzin. I tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, bardzo często zdarza się tak, że a co mi da ta zmiana? Co mi da ta 1 minuta? No ta 1 minuta w skali 1 minuty nie da mi dużo, ale w skali miesiąca da już mi wiele. Proszę Państwa, znowu przykład z życia wzięty. Wybór lidera przemysłu 4.0, plan działania. Miałem taką realizację, pracując jeszcze w poprzedniej firmie, której poproszono mnie o wymyślenie sposobu, w jaki sposób przyspieszyć wysyłkę towaru, mam tu na myśli fabrykę Auken. Początkowy projekt zawierał tylko to, że chcieli wiedzieć, firma chciała wiedzieć, kiedy okno opuszcza halę produkcyjną i kiedy przechodzi przez bramę hali produkcyjnej i znajduje się na magazynie. Tylko tyle. Od tego zaczęliśmy. Potem do tego dołożyliśmy informację o tym, w którym miejscu na hali magazynowej się to okno znajduje. Oczywiście oparliśmy to wszystko na technologii RFID, czyli na technologii automatycznej zdalnej. Potem dołożyliśmy do tego element związany z tym, że okno wyjeżdża z zakładu pracy, czyli liczenie okien już w samym samochodzie. Potem dołożyliśmy do tego koncepcję związaną z tym, że no jeżeli już wkładamy gdzieś ten tag RFID, to może włóżmy go na samym początku, zaprogramujmy w tym tagu informację dla piły, która cięła to okno. I skończyliśmy na projekcie, który obejmował proces produkcyjny od momentu, kiedy profil wjeżdża z magazynu na halę produkcyjną, przez wszystkie etapy produkcji, przez wyjazd na magazyn, przez miejsce na magazynie produktów gotowych, przez wyjazd do klienta. 2 cele były w tym. Pierwszy, przyspieszenie procesu związanego z produkcją. Okazało się, że policzyliśmy to z tymi ludźmi, okazało się, że jesteśmy w stanie, są oni w stanie produkować na zmianie więcej o 15 okien. Na zmianie o 15 okien. Znowu wydawałoby się bardzo mało, natomiast razy 3 zmiany, razy ilość dni w tygodniu, razy ilość dni w miesiącu, okazało się, że w miesiącu są w stanie tych okien wyprodukować więcej o 1,5 tysiąca. To już jest dużo. Druga informacja, to już taka bardziej marketingowa, byliby w stanie dzięki temu systemowi, oni są w tej chwili w trakcie realizacji tego projektu, czekają po prostu na dotację unijną, będą w stanie za pomocą tych działań dokładnie powiedzieć klientowi, drogi kliencie, twoje okno właśnie opuściło zakład produkcyjny, drogi kliencie, twoje okno zostało załadowane na samochód, drogi kliencie, twoje okno właśnie do ciebie jedzie, tak? To jest taki feature, którego używamy codziennie, korzystając z Imposta, tak? Wiemy, paczka została odebrana od nadawcy, przejechała do punktu sortowania, wyjechała z punktu sortowania, a dzisiaj do ciebie zostanie dostarczona. No fajna informacja, tym bardziej, jeżeli jestem na przykład w trakcie budowy, a chciałbym wiedzieć, kiedy to okno przyjedzie, żeby tego człowieka, który ma to okno zamontować, umówić, tak? Drogi panie, okno będzie jutro o godzinie 11 u mnie na budowie, proszę się tam stawić i to okno zamontować. Fajny feature? Fajny. Zaczęliśmy od bardzo wąskiego elementu, tak? Ale dzięki temu, że już zaczęliśmy myśleć o technologii, która się nazywa RFID, byliśmy w stanie poszerzyć to o kolejne etapy. I ten lider przemysłu 4.0 właśnie musi mieć takie pojęcie, właśnie musi mieć taki ogląd na to, że jeżeli ktoś z dołu mi coś powie, ja jestem w stanie to w jakiś sposób ubrać w plan, przekazać do góry, argumentując, dlaczego to jest potrzebne, to potem powinienem to już dążyć do celu, tak? Po trupach, ale dążyć do celu. I znowu, 3 aspekty. Komunikacja pionowa, bardzo ważna, słuchanie tego dołu i reagowanie na tego typu sytuacje, które powiedział mój adwersarz, czyli reagowanie na to, że jeśli ja mam problem z czymś, tak jak w tym przypadku, trwa to bardzo długo, to spróbujmy najpierw ten problem rozwiązać. Proszę Państwa, ja rozumiem, że w instytucjach, dużych fabrykach, dużych firmach
to jest problem, bo ten cały proces, on musi trwać. To jest zależne od tego, gdzie mamy siedzibę firmy i tak dalej, i tak dalej. Ale może spróbujmy porozmawiać z zarządem. Wiecie co, zróbmy eksperyment. Dla jednego działu otwórzmy tą drogę krótką ścieżką po to, żeby można było zobaczyć, czy to w ogóle zadziała. Ja myślę, że nie stracimy zbyt dużo na tym, a na pewno jesteśmy w stanie dużo, dużo zyskać. Proszę Państwa, kolejne, ile może trwać proces transformacji cyfrowej? No tak jak powiedziałem wcześniej, według mnie nieskończenie wiele, czyli rozpoczęcie jednego, transformowanie jednego obszaru powoduje transformację kolejnego obszaru. Proszę Państwa, to jest tak jak z typowym biznesem, tak? Na początku zakładamy sobie, że nie będziemy ponosić strat. Potem zakładamy sobie, że zysk powinien wynosić tyle i tyle. Potem zakładamy sobie, że ten zysk powinien wynosić tyle i tyle. Potem na przykład zakładamy sobie, że zysk znowu powinien wzrosnąć o ileś procent, ale chcemy poszerzyć rynki. Potem dywersyfikujemy i tak dalej, i tak dalej. I proces transformacji to jest taki sam proces biznesowy jak każdy inny. To jest po prostu projekt, gdzie stawiamy sobie cel, tylko musimy pamiętać o jednej rzeczy. Ten cel nie może być celem, który jest celem docelowym. Czyli to jest tylko kolejny krok, kolejny kamień milowy do tego, żeby coś zrobić dalej. I każdy kolejny kamień milowy powinien wytyczyć nam kolejny kamień milowy. I możemy zawsze wrócić od początku. Możemy dojść do pewnego okresu i stwierdzić, dobra, teraz stopujemy, sprawdzamy, w którym miejscu jesteśmy. Znowu wykonujemy jakimś narzędziem typu ADMA, typu tym, który jest na stronie Platformy Przyszłości, czy jakimkolwiek innym audytem. Znowu sprawdzamy, w którym miejscu jesteśmy i znowu patrzymy, co jesteśmy w stanie jeszcze zmienić. Linowcy, jeżeli Państwo kiedykolwiek rozmawialiście z linowcami, to oni mają dokładnie takie samo podejście. Czyli pokazują nam drogę, ale pokazują, że ta droga nigdy się nie skończy. Ta droga jest zawsze drogą, która gdzieś tam na horyzoncie ma podniesienie czegoś, efektywności, optymalizacja procesów, zarobienie po prostu więcej pieniędzy. Ile może trwać proces transformacji cyfrowej? Ja uważam, że bardzo długo. Kto może nam pomóc w działaniach? Proszę Państwa, tak jak powiedziałem wcześniej, jest bardzo wiele różnych firm na rynku, które działają. Firma ATT, firma Maxia, jest dużo instytucji publicznych, które pomagają w tego typu działaniach. Są DIHy, są klastry, są centra kompetencji, jest Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, jest Ministerstwo Rozwoju, jest Ministerstwo Cyfryzacji, wiele różnych projektów organizowanych na przykład przez NCBIR, czy przez PIAM. O, widzicie, przypomniałem sobie Państwu, prawo do używania narzędzia ADMY ma też jeszcze PIAM z Warszawy, więc jest bardzo wiele instytucji. Proszę mi wierzyć, wystarczy się rozglądnąć wokół siebie i na pewno u Państwa lokalnie nawet są takie instytucje. Bardzo dużą robotę robią wszelkiego rodzaju izby handlowo-przemysłowe, wszelkiego rodzaju stowarzyszenia przedsiębiorców. One też działają właśnie w takich miejscach. Wybór należy do Państwa. Ja zachęcam oczywiście do kontaktu z firmą ATT i z firmą Maxia pod kątem takim, że oni to po prostu robią zawodowo i szkolą i pomagają w wyborze lidera, czy nawet dostarczają tych liderów przemysłu przyszłości, bo o tym jeszcze nie powiedziałem. Proszę Państwa, lider przemysłu przyszłości to jest praca na cały etat. I to nie może być osoba, która jest na przykład wybrana z. To nie może być osoba, która jest na przykład wybrana z, nie wiem, wyciągnięta jako kierownik produkcji. To nie ten kierunek. Ta osoba powinna być zaangażowana tylko i wyłącznie w ten projekt. I teraz dwa aspekty przemawiają za tym, żeby pomyśleć o tym, żeby po prostu tą osobę wynająć z zewnątrz. Po pierwsze, właśnie ten obiektywizm. Osoba z zewnątrz jakby nie ma żadnych relacji, tak? Właśnie takich, mam na myśli takich relacji typu powiedzmy rodzinnych, tak? Nie ma czegoś takiego. Ona się nie boi powiedzieć prezesowi, bo do tego została zatrudniona. Drugi prezesie tak nie może być. To jest tak jak z wynajęciem firmy, która zajmuje się księgowością. Księgowa może powiedzieć, ja tego nie zrobię w ten sposób, bo to jest niezgodne z prawem. W związku z powyższym to jest pierwszy aspekt, a drugi właśnie to, żeby nie odrywać tych osób, bo jeżeli powierzy się funkcję lidera przemysłu 4.0 osobie, która jest na przykład kierownikiem produkcji czy szefem utrzymania ruchu, to proszę Państwa, on dostaje pieniądze za to, że jest szefem utrzymania ruchu, a nie za to, że jest liderem przemysłu 4.0. Zero-jedynkowo. I prezes w którymś momencie powie, słuchaj, ale zaniedbujesz swoje obowiązki, albo rybki, albo akwarium. No i właśnie albo rybki, albo akwarium. Więc mimo wszystko czasami warto przemyśleć, czy nie lepiej takiej osoby wziąć z rynku, zatrudnić ją tak, żeby ona miała pieczę. No to już też względy ekonomiczne, tak? No wiadomo, że inaczej się płaci
w działaniach outsourcingowych, podpisując umowę, niż zatrudniając tego pracownika, gdzie ponosimy koszty związane z jego ubezpieczeniem, z podatkami, z całą resztą. Tak? Sami dobrze wiemy, ile wynoszą obciążenia pracowników, których zatrudniamy, nawet na umowę zlecenie, nawet na umowę o dzieło, via to, co jesteśmy w stanie na przykład załatwić za pomocą outsourcingu, po prostu wystawienia faktury. Tak? Ktoś nam wystawia fakturę za to, że obsługuje nas informatycznie, HR-owo, księgowo i tak dalej, transportowo. Tak? I tu mamy jakby zero-jedynkowo, mamy po prostu koszt i tyle. Skąd wziąć na to pieniądze? Proszę Państwa, i tutaj znowu mamy bardzo wiele różnych możliwości. Od środków regionalnych, do których zachęcam, żebyście Państwo korzystali ze środków regionalnych, bo te środki regionalne naprawdę są i na badania i rozwój, i na rozwój pod względem technologicznym, i na działania związane z tym, żeby wprowadzić na przykład produkt na rynek, czy żeby się zdigitalizować. Takie działania lokalne są prowadzone przez urzędy marszałkowskie, takie działania są prowadzone przez rząd polski, przez Ministerstwo Rozwoju, przez Ministerstwo Cyfryzacji. Są dedykowane środki Unii Europejskiej związane z działaniami badania i rozwój, krótką ścieżką ECBR-u można to dostać. Znowu na stronie Fundacji Platformy Przyszłości jest takie narzędzie, które służy właśnie do wyszukiwania takich środków. Zachęcam do korzystania z tego narzędzia, bo ono jest naprawdę fajnie zrobione. Tam można uzyskać środki związane z podatkami, z bonami, z dofinansowaniem, z badaniem rozwoju i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No najszybciej jest oczywiście rozpocząć proces w NCBR-ze krótką ścieżką, no bo to w ciągu kilku miesięcy jesteśmy w stanie dostać się odpowiednie dotacje, natomiast oczywiście wiąże się to z dużą ilością dokumentów, papierów i całej reszty. Są też crowdfundingi, są też instytucje prywatne, które świadczą usługi związane z inwestycjami, są fundusze inwestycyjne. Możliwości jest naprawdę bardzo wiele. Natomiast znowu, proszę Państwa, proszę pamiętać o jednej rzeczy. Proszę pamiętać o tym, że te pieniądze się muszą pojawić, ale nie ukrywam, że im później one się pojawią i co najważniejsze, po to, żeby one się pojawiły świadomie, żebyście Państwo świadomie byli w stanie wydać te pieniądze, żebyście Państwo świadomie wiedzieli, na co je wydajecie i komu je wydajecie, komu je dajecie. Bo wybór dostawcy technologii, wybór integratora, wybór osoby, która będzie wprowadzała poszczególne elementy transformacji cyfrowej, jest o tyle kluczowe, że nie, żeby się nie okazało, że znowu przykład z życia wzięty, proszę Państwa, przez pewien okres czasu zajmowałem się sprzedażą systemów ERP, ogólnie systemu zarządzania przedsiębiorstwem, bo tam także wchodziły MES-y w skład SCADA i cała reszta związana z obsługą ogólnie firm produkcyjnych. I bardzo często spotykałem się z klientami, którzy mówili: panie Marcinie, kupiłem 2 lata temu ERP, on dalej nie jest wdrożony, w dalszym ciągu mi nie pasuje. No i moje pytanie było pierwsze: a kto pana namówi na tego ERP? No przyjechał gościu, pokazał mi super okienka, stwierdziłem, że to jest chyba dla mnie i ten proces się w ten sposób zaczął. Znowu, proszę Państwa, świadomy wybór systemu zarządzania przedsiębiorstwem poprzez dokładne sprawdzenie, czego ja potrzebuję, jakich funkcjonalności ja potrzebuję. Znowu spotykam się bardzo często z rozmowami z klientami, że potrzebuję system do zarządzania produkcją. Dobrze, ale co pan produkuje? No produkuje zielone trampki. A ile pan tych trampek produkuje? No jakie 150-200 sztuk dziennie. Czy to jest produkcja seryjna? No tak. A kiedykolwiek myślał pan o tym, żeby w łatwy sposób móc przeprogramować tą produkcję? No nie. No to dobra, to dla pana wystarczy dobry system SOP. I tyle. Teraz znowu, jeżeli Państwo myślicie bardzo realnie o tym, żeby wprowadzić jakiś element związany z systemem zarządzania przedsiębiorstwem, to trzeba bardzo dokładnie przemyśleć, do czego mi ten system jest potrzebny, jakie funkcjonalności powinny w nim działać, co powinienem zrobić po to, żeby w świadomy sposób wybrać i w świadomy sposób wydać na to pieniądze. Bo nie sztuką jest kupić dużego molocha typu SAP, i potem się okazać, że wykorzystujemy go 20%, bo ja uważam, że to są wyrzucone pieniądze. Lepiej jest kupić na przykład dobry system księgowy, kadrowy i płacowy, do tego dołączyć dobry system MES-owy i do tego dołączyć na przykład dobry system WMS-owy, czyli system związany z obsługą magazynu. Ale znaleźć dobrą firmę, która mi to wszystko zintegruje ze sobą, która mi to wszystko ze sobą połączy, która mi to wszystko ze sobą tak powiąże, żeby to działało jako jeden spójny organizm. Oczywiście na temat systemów zarządzania przedsiębiorstwem mógłbym mówić kolejną godzinę, ale to nie jest temat na dzisiejsze spotkanie. I proszę Państwa, kiedy będę wiedział, czy już jestem smart? Znowu, wytyczenie tych kolejnych kroków, tych kolejnych kamieni milowych w procesie transformacji cyfrowej jest o tyle ważne, że dzięki temu będziecie Państwo w stanie w którymś momencie znowu powiedzieć: stop, sprawdzam, czy to, co zrobiłem, dało mi efekt.
Czy tym efektem może być optymalizacja? Tak. Czy tym efektem może być skrócenie czasu? Tak. Czy tym efektem mogą być większe pieniądze? Tak, jak najbardziej, tak, do tego dążymy. Natomiast też przestrzegam Państwa przed takim spoglądaniem na proces transformacji cyfrowej pod kątem czysto biznesowym. Samo wprowadzenie elementu transformacji cyfrowej w dowolnym obszarze Państwa firmy produkcyjnej, pokazującym to, że mogliśmy skrócić na przykład czas wykonywania pewnych czynności, zoptymalizować pewne procesy, i nie da się tego pokazać w wymierny sposób, pokazując, że zarobiliśmy na tym tyle i tyle pieniędzy, to też jest efekt transformacji cyfrowej. To też jest efekt taki, że powinniśmy zobaczyć, co zmieniło się, w jaki sposób, co nam pomogło, co nam to dało, tak realnie. W związku z powyższym zachęcam Państwa do tego, żebyście Państwo dobrze sobie przemyśleli te wszystkie sprawy związane z tym, w jaki sposób transformacja cyfrowa powinna przebiegać. I te kolejne kamienie milowe właśnie powinny być wytyczone w taki sposób, żeby one pokazywały, żeby one dawały określone efekty. Tak jak powiedziałem, ten efektem nie musi być czysty biznes. To powinno być też jakiś taki element, który pozwoli Państwu na to, żeby na przykład zoptymalizować proces produkcyjny, na przykład skrócić czas wysyłki towaru, na przykład skrócić czas przyjęcia towaru. Znowu przykład z życia wzięty. Proszę Państwa, jeżeli jesteście w stanie wydzielić na swoim magazynie miejsce, w którym dostawcy będą, kurierzy będą mogli odbierać albo dostarczać Państwu paczki bezobsługowo, to już skraca Państwu czas. Osoba z magazynu nie będzie musiała podejść do tego człowieka i na przykład podpisać jakiegoś dokumentu albo wręczyć mu paczkę do ręki. No i w tej chwili możemy podpisać dowolną umowę z firmą kurierską, która powoduje to, że my i tak będziemy wiedzieli, że ta paczka jest odebrana. Bo to jest jakby ciężar odebrania tej paczki ciąży na kurierze. Czy my się musimy podpisywać? Teraz w ramach COVID-u nawet tego nie musimy robić. Tak? No więc przenieśmy to sobie na sprawy po-covidowe. Już to nam zaoszczędzi pewien okres czasu. Jeżeli wprowadzimy pewną automatyzację na przykład na magazynie albo na produkcji, czyli jesteśmy w stanie stwierdzić dokładnie, jaka część półproduktu została dostarczona na które gniazdo produkcyjne, ile tych półproduktów tam powinniśmy dostarczyć, jak szybko jesteśmy w stanie dostarczyć kolejne półprodukty, to już skoczy na pewien czas, czyli już nie powoduje tego, że linia produkcyjna na przykład zostanie zatrzymana albo, nie wiem, zostanie w jakiś sposób opóźniona. I tak dalej, i tak dalej. To są elementy, które będą w którymś momencie Państwu powiedziały, czy już jestem smart. I teraz, jeżeli Państwo będziecie postrzegani w swoim otoczeniu biznesowym, węższym lub szerszym, właśnie jako firma, która jest smart, która jest fabryką przyszłości, która wprowadziła pewne elementy i można się tym pochwalić i zaczynają firmy pytać, słuchaj, jak ty to zrobiłeś? Jak ci się udało, że w tej chwili wysuwasz 10 paczek więcej? To jest ten moment, który Państwo jesteście w stanie stwierdzić, że już jestem smart. To jest to, że w którymś momencie, jak sobie Państwo popatrzycie na wyniki finansowe czy wyniki obrotowe i tak dalej, no to powiecie, no dobra, no rośnie, tak? Czy to było dzięki temu, że wprowadziłem transformację cyfrową? Pewnie tak, ale sprawdźmy. I to jest ten moment, w którym znowu trzeba pewne rzeczy zbadać, wyaudytować, sprawdzić, czy one przyniosły określony efekt. Jeśli nie, to trzeba wrócić się o ten krok do tyłu, sprawdzić, dlaczego nie, poprawić to, co się wydarzyło, i spróbować jeszcze raz. Proszę Państwa, przysłowie, jak się nie przewrócisz, tak się nie nauczysz, jeśli chodzi o transformację cyfrową, jest idealne. Jeżeli czegoś nie spróbujecie Państwo, nie pomyślicie o tym, nie zaczniecie tego robić, no to nigdy nie będziecie wiedzieli, czy to jest dla Was, czy to nie jest dla Was. Po pierwsze. Po drugie, jeżeli czegoś nie zrobicie i nie potkniecie się na samym początku, ale nie podniesiecie się z kolan, nie pójdziecie dalej, wyciągając naukę z tego, co się wydarzyło, to też nie będziecie Państwo wiedzieli, czy to w ogóle się udało. Przejście do tej rzeki przemysłu 4.0, tak jak powiedziałem na początku, to jest ten element, który powinien być u Państwa nie muszę, tylko chcę. I to jest ten element, który powinien Państwu pokazać, że proces transformacji cyfrowej powinien się stać jednym z elementów Państwa długofalowego planu. Im szybciej zaczniecie ten proces transformacji cyfrowej, tym lepiej. Im szybciej Państwo będziecie mówili na ten temat, tym lepiej. Im szybciej Państwo będziecie się uczyli, tym lepiej. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za uwagę.